Droga nie była usłana różami, jak zwykle pewnie przy okazji pięcioboju. Może pani Natalia najpierw. Szczególnie dzisiejszy dzień był dla nas dość trudny po zmaganiach indywidualnych, więc oboje jesteśmy już dzisiaj, teraz jesteśmy padnięci. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie konkurencje poszły nam w sumie po naszej myśli, oprócz mojego strzelania, które przeżywam niesamowicie, bo niestety no nie wyszło tak jak chciałam, no i było dość słabe, jeśli chodzi o mój poziom strzelecki. Wylosowaliśmy chyba najlepszą parę koni, więc to jest w ogóle, to jest tak pozytywne i to nas chyba nakręciło. No i zakończyliśmy z naprawdę bardzo dobrym rezultatem, z czego jesteśmy zadowoleni. I przede wszystkim to jest nasze drugie złoto, bo rok temu również zajęliśmy pierwsze miejsce. Szymon, to jest duży powód do satysfakcji, bo rozmawialiśmy dziś po rywalizacji indywidualnej, to jako ambitny sportowiec miałeś prawie łzy w oczach po tym czwartym miejscu. To złoto trochę zrekompensowało ten brak medalu w indywidualnej rywalizacji? Tak, jak najbardziej jest to taki medal na otarcie łez i... No na pewno, no ja też trochę taki jestem zdołowany po tym starcie indywidualnym, no ale nie ma też co ukrywać, że po prostu młodzież już coraz jest mocniejsza i to nie jest tak, że ja cały czas jakby trzymając jakby równy poziom mogę zdobywać medale Mistrzostw Polski. No muszę się rozwijać też, ponieważ od dołu jest duże ciśnienie. Ten start dzisiejszy był... No, trudniejszy przez to, że czuliśmy jeszcze mocno w nogach wczorajsze starty. Właściwie ja jeszcze dzisiaj kończyłem start indywidualny. No ale to też jest taki plus, że to zmęczenie jakby trochę gasi emocje, przynajmniej w moim przypadku. I na strzelnicy dzisiaj byłem dosyć skuteczny. Właśnie wyprowadziliśmy sztafetę po laser runie na drugie miejsce w kategorii Open i utrzymaliśmy to, zostając jednocześnie mistrzami Polski, bo pierwsze miejsce zajęła sztafeta z Gwatemali.